Witam was wszystkich. Wyruszyłem na plądrowanie do Radomia. Znowu wylądowałem w Komisie Piątak. Jak wiecie, tutaj ma różne chrupki. Anygus bardzo lubi chrupki. Łapy, komentarze, mile widziane, reklam nie przewijamy. No i przypominam, pod filmami macie numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko, na właśnie takie wypady. Minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji. No i pamiętaj o łapie, o komentarzu, gamoniu. Zobaczymy, co ma tutaj ciekawego. Dawno tutaj nie byliśmy. A tutaj lubię sobie poplądrować, bo mają dosyć ciekawe sprzęty czasami na sprzedaż. Mini 12500, 1.6 benzynka, 156 przejechane, 2002 rocznik. Ktoś tutaj brzydką taką zaprawkę zrobił. U niego bryczki otwarte, więc zaraz Nygus sobie tutaj zasiądzie, się przymierzy. Drzwi bezramkowe, jak to w miniaczu. No, do bagażnika dwie pary stringów wejdą w rozmiarze XXL, bo ostatnio takie rozmiary są popularne i nawet promowane, muszę wam powiedzieć. Coraz częściej, jak przeglądam jakieś rewie mody, no to kurde, pokazują takie maszynerie. Tutaj miękkawo, muszę wam powiedzieć, do samego dołu. Wsiadamy do miniacza, a co? O, jak wiecie, wszystkie filmiki są bez montażu, bez cięć. Lecę na żywca, bez poślizgu, bez znieczulenia. Jak to jest w tym miniaczu? Musiałbym sobie chyba troszeczkę fotel tutaj odsunąć. I teraz nie jest, słuchajcie, najgorzej. Siedzi się nisko. Nie za bardzo widzę tutaj przez tą szybę. Trzeba daleko stawać od świateł na skrzyżowaniach, ponieważ ten dach jest poprowadzony tak daleko i nisko. Ta szyba taka pionowa i mała. Także trzeba stawać daleko przed światłami, żeby coś zobaczyć. Do tyłu coś tam widzę. Ale słupki są bardzo szerokie. Ale poza tym, powiem wam, taki dosyć sprytny wozik. Może miniacza sobie, Nygus, kupisz. Tylko gdzie ja wędki włożę w miniaczu, jak będę na ryby jechał? Nigdy miniaczem nie jeździłem, muszę wam powiedzieć. Podobno trochę taczka prowadzi się jak gokart. 34900, 2 litry diesel, 312 przejechane, 2008 rocznik CC. Odprysk, w sumie kilka odprysków ma na masce. Chyba już go wam pokazywałem. Nawet się do niego zamknięty. Skrzynia szósteczka. Zamknięty pasek. BMK już była też chyba na moich filmikach. Piąteczka. Skrzynia automatyczna. Ładny środek, czysty. Zadbany. Jak na piąteczkę jeszcze się trzyma. Lusterko coś tutaj się odbarwiło mocno. Odprysków kilka na masce ma. Ile ma to kosztować? 19 950, 98, 375 przejechane, 3,5 litra benzynka, czyli V8, chyba 230 coś kunia, o ile dobrze pamiętam. No, lampy do przepolerowania. Ale wizualnie korozji na niej za bardzo nie widać.
No i środek dosyć ładny. Listewka tutaj wyskakuje. Ale popruta jakaś, poniszczona mocno nie jest, chociaż tutaj widzę jakieś delikatne mankamenty, telefony, szmery, bajery. No jak było to nowe, było to niezłym wypasem. Fuh. Aż zatkało kakao. Przydusiło mnie na chwilkę sumienie, Nygus. 5900, 2 litry diesel, 240 przejechane, 2004. C-Max, Fordzik. Sumienie cię dusi, Nygus, że wciskasz nam takie gruzy, pokazujesz same nowe, salonowe powinieneś. O, zobaczcie jaki wypas na skórach. O Jezu, wsiadamy tutaj miękkawo na desce. Tutaj już twardy plastik, 6 biegów, podłokietnik. Wypas ruchomy. No 342 przejechane, troszkę już taki podmęczony jest, ale jak ktoś potrzebuje remont zrobić, 3500 za Astrę, 1,4 benzyna w kombi do remontu albo coś, jakiegoś mieszkania, coś na działkę przewieźć, może mu się taki Fordzik zda. Delikatna przyciereczka na zderzaku. Widzę, maska tutaj jest. Jedną ręką, Nygus. Ach, co my tutaj mamy? V6. V5. Dostęp do żarówki jest, ale tutaj trzeba obudowę filtra zdjąć. Wydaje mi się, że to jest silnik 2.4, benzynka, 5000 zł, rok 97, 2.4 benzyna, 230 przejechane, a szucha otwarta, zamknięta, a szkoda, bo bym się do niej przymierzył. Dobry do gazu. Wizualnie powiem wam, nie jest najgorzej. Bryła samochodu wygląda dosyć ładnie. Nie jest skorodowany. No tutaj ma takiego purchelka. Tutaj też. Ale generalnie opony mocno podjechane. No ale za 5 klocków powiem wam, nie wygląda źle. Nie wiem co z tą maską, się nie domyka. Coś tutaj jest nie halo. Smartek. Smartek. W kabriolecie. Co to jest za sprzęcior? Opa, nie otworzę go. O, otworzę. Nawet wstawki skórzane, słuchajcie. Ale tutaj coś zdemontowane, jak widać. Miałem takiego przez pewien czas w Niemczech. Służbowego Smarta, powiem wam, do miasta, no ta skrzynia automatyczna troszkę denerwowała, ale zapierdzielał, jaka dwurura, a hamulce miał takie, że hamowałeś, nic się nie działo, nie działo, a potem jak załapały, to słuchajcie, leciałeś na zęby do przodu. Taki był Smark. Purchelek, ale dosyć ładna oponka Astra GTC. Widzę tutaj ktoś chyba za ślepki, cap, carap, cap, tu się trochę utlenia. 16900, 2007, benzyna z gazem 1,6, taki ma opis. Trochę się klar na zderzaku łuszczy. Przejechane 266. Obudowy lusterka brak. Purchel na tej listwie.
aluminium się utlenia. Środek jako tako wygląda. Coś ta lampa mi też lekko odstaje. I bliska była już na filmiku nieraz. 3800, 2002, 1.4 benzyna, 208 przejechane. Galant. No, galanciki, powiem wam, fajne samochody. 13500, 1.6 diesel, rok 10, przejechane 318. Kiedyś się przymierzałem do Galanta. Oglądałem nawet, mieszkając w Poznaniu, miękko, odbyłem jazdę próbną takim galancikiem, dwulitrowym w benzynce z gazem. Fajny samochód, ale sporo było w nim korozji już x lat temu. To jest ich bolączka. Tutaj brakuje chromu, widzę. Na tej listwie wersja Elegance. A klasa 14900, 2004, 180 przejechane, 2 litry w dieslu. Jaką to ma, słuchajcie, moc? Moc 109 koni, czyli ta słabsza wersja. Oponka jeszcze w miarę ładna. Nawet nie najgorzej w tym białym kolorze się prezentuje. Wstawki ala drewniane. Tutaj coś się delikatnie pruje. O, jak się tutaj siedzi? No, miejsca na nogę sporo. Skrzynia szósteczka. Podłokietnik jest przesuwany. Jasne wnętrze, miękko, miękko, miękko. No, powiem wam, jestem miło zaskoczony. Tutaj już wiadomo. Ręka pasuje. Powiem wam, nie jest źle w takiej A-klasie. No, serio mówię. I wykończenie wnętrza miło zaskakuje. Z tyłu miejsca też jest sporo. Zderzak coś tutaj nie leży. Zajrzyjmy do bagaża. Co się tutaj zmieści? Jak się popieści, to się zmieści. No taki sobie, ale fotele można obalić. Co tutaj mamy pod tym? O, spora wnęka. Hak widzę doczepiany. Zamknij tą klapę i się w ten łysy łeb nie pier. Coś ten zderzak z tyłu mi ewidentnie nie leży, ale zauważyłem, że listewka leży tu. Ta brakująca. Trzeba sobie przykleić. Inwestycja w klej jakieś 5 zł. Dobra, chyba zrobimy sobie krótką przerwę i polecimy drugą część. Zobaczymy, co jeszcze tutaj wypatrzymy, bo będzie za długo, a wy jesteście niecierpliwi, macie wszyscy ADHD. Łapy, komentarze mile widziane, do następnego.